A w dzisiejszym odcinku zastanowimy się wspólnie, czy czasami producenci premium sprzętów specjalnie nie postarzają swoich sprzętów, żeby psuły się szybciej? Oprócz tego wyje z bólu. A oprócz tego odwiedzimy pasjonata druku 3D, z którym wykorzystamy tą technologię w końcu do czegoś praktycznego, a nie tylko do robienia rzeczy, które fajnie wyglądają na półce, albo do robienia lifehacków. A i Kotu będzie miała pierwszy raz okazję zobaczyć jego studio. Patrz co on tam ma! Cześć, ja jestem Ziemniak i zapraszam na film. Nie, jestem Ziemniak, zostaw suba i łapkę w górę. Zmieniłem nazwisko na dłuższe. Ten odkurzacz kupiłem dla samego siebie jako prezent jakieś 3 lata temu, bo straszliwie spodobały mi się pionowe odkurzacze bezprzewodowe. Dla osób nieznających tematu to jest marka premium, która oferuje bardzo drogie odkurzacze. Mimo tego pierwszego dnia coś mi strzeliło w szczotce, ale szczotka dalej się kręciła, więc nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast po okolicy miesiąca kółeczko od tej szczotki po prostu mi odpadło. Ale dalej się go dało pchać, to stwierdziłem, że nic z tym nie będę robić. Jest natomiast trochę inny element tego odkurzacza, bez którego on nie będzie działać. Widzicie, na przebitce próbuję wciskać trigger, tak zwany spust, i odkurzacz w żaden sposób nie reaguje. Co najgorsze, dostęp do tego elementu jest straszliwie utrudniony i tutaj mam nadzieję, że pomoże w tym Dis. To może jeszcze o bólu powiem. Widzieliście czasami na przebitkach, że mówiłem o tym, że bolą mnie plecy i te plecy wciąż mnie nie przestały do końca boleć. Znaczy, bolały mnie przez jakieś 2 miesiące i potem mnie trochę przestały, potem znowu wróciły, zaczęła mnie boleć noga, ściskać i dłużej niż minutę nie jestem w stanie usiedzieć. Nie siedziałem od tygodnia, ponad. Już drugi tydzień idzie. Ziemniak, człowiek, który nie siedzi. W ogóle. Albo leżę, albo stoję. Doceniajcie, jak możecie siedzieć. To jest piękne. Boli już mnie noga, ścierpia. Ale chcę wam wytłumaczyć się, dlaczego mniej odpisuję na komentarze czy na wiadomości prywatne, bo po prostu nie jestem w stanie wysiedzieć. I teraz, jeżeli chodzi o ruchomość mojej nogi. Tą nogę jestem w stanie podnieść do góry. Dziurawę mam? Jak zawsze. Jedną nogę jestem w stanie normalnie podnieść. A! I to jest max. Mam takie przykurcze w nodze i jedna z diagnoz mówi o tym, że mam obrzęk dysku i miałem przyblokowany jeden staw jakiś. I już muszę wstać. Więc zazwyczaj jem na klęczkach, albo leżę, albo stoję. To są 3 pozycje, jakie jestem w stanie przyjąć. I ból. Więc jak jestem mniej teraz aktywny, czy mniej wesoły, to musicie mi wybaczyć. I u Disa też było tak, że było gorzej. Ała, 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 ała. Teraz moje życie to ciągła rehabilitacja, bo próbuję się rozciągać i wrócić do sprawności, żeby móc więcej dla was nagrywać. Ale nie ma co bardziej się użalać nad sobą. Przejdźmy może do tego, jak Dagmara zareagowała na studio i zobaczycie, jak udało nam się naprawić odkurzacz razem z Disem. Nagrywasz 3-4, patrz Dagmara, już możesz patrzeć, już możesz patrzeć. O wow, fajnie tu masz. Porządek jest średni. Ja wiem, że przy ziemniaku to się naoglądałaś LEDów, ale patrz, też mamy LEDy. Można na przykład, coś można przyledzić, o tu można sobie u góry przyledzić. Więc no, ty pewnie to lepiej obsługujesz ode mnie. Ale sztos! Ej, ale naprawdę. Ty masz tutaj kozacko. Zarobiliście, nie? Jeszcze te ostatnio pianki zrobiliśmy. Tego nie było właśnie, Ziemniak, jak ty byłeś. A mamy jeszcze drugie pomieszczenie, chcesz zobaczyć? No. Kuchnia, lodówka, to ci się spodoba. To ci się spodoba. I z tobą też takie musimy zrobić, tak, Mara. Jezu, co to jest? To jest nosacz! Możesz w niej mówić, że kiedyś to było, jak ją ubierzesz, zobaczysz. Kiedyś to było. Czekaj, poczekaj chwilkę, nie zadawaj pytań. Ziemniak, cyknij tak nasze zdjęcie. A, bo generalnie to w ogóle jest wydrukowane na drukarce 3D, a dzisiaj będziemy robić rzeczy podobno z drukarki 3D. Tak. Zobaczmy, gdzie się przydzieli. Ona gada? No. O kurde. Tylko mówi po ten, mówi po japońsku, więc będziesz musiała sobie No to załóż, po japońsku mówi, zaufaj mi. O, witamy w domu dla nudziarzy. Chciałem na wstępie powiedzieć, że Dis mi oferował krzesło, tylko że ja przez te swoje plecy i nogi to po prostu biorę i klęczę sobie i tak mi jest wygodniej. W tym studiu nie mamy krzeseł dla gości, ale za to mamy wydrukowane części z drukarki 3D, bo ziemniak zepsuł. To jest coś, co miejmy nadzieję... Ty, ile jeżeś? Wydrukowałem ci zapas, bo tam mówiłeś, że plastik był taki, że się łamał w środku. Wyszedłem z założenia, że to też się może złamać i wydrukowałem ci 4 powtórki i jedną część dodatkową. Z 4 powtórek. Ta już jest obrobiona i wygląda, możesz pokazać? Pokaż, no pokaż. Tak sobie wygląda. No i to jest to, co się w środku ponoć zepsuło. Tak to wyglądało mniej więcej? Tak to wyglądało i oryginalna część później, mam nadzieję, że zobaczymy, nie ma takiego wzmocnienia tutaj, tylko jest chudsza i ona się rzeczywiście łamie. To, o co ja się bałem, że się złamie, to jest ten dziubek w tym miejscu. I ta część akurat, którą mamy w rękach, była drukowana w takiej pozycji na drukarce. Czyli szła sobie pionowo. I jak się przyjrzysz tutaj bliżej, to widzisz, że słoje tego druku idą tu po przekątnej. Jeżeli będziemy to napinać tak, to może pójść. Dlatego wydrukowałem niektóre ustawione w taki sposób i tutaj słoje są ustawione tak. Więc jak będziemy to obciążać z prawej i lewej, to nie powinno strzelić. Ale musimy sobie je obskubać, także ja proponuję timelapsa i obskubmy sobie wszystkie części, bo one są jeszcze ze wspornikami. To ja proponuję, skoro ty masz już tak duże doświadczenie z drukiem 3D, to ty obskubuj, a ja zacznę rozkręcać odkurzacz, bo to też jest nie lada wyzwanie.
Potem ci odkurzę. Tak? Zarąbiście, nie odkurzaliśmy tu z 3 tygodnie. Ja wziąłem ze sobą swoją torbę z narzędziami, a przynajmniej to, co mi się udało po prostu powrzucać do środka, bo stwierdziłem, że to będzie bardziej profesjonalnie wyglądać. Szczoteczkę do zębów, szampon? Czy ty się tu wprowadzasz? Ja od razu nie byłem pewien, czy wydruki 3D w 100% będą nam służyły dobrze, więc wiem, że niektórzy po prostu tym klejem cyjanowodorowym zlepiali swoje te spusty. Ej, właśnie ja chciałem tutaj powiedzieć, że tu są dwa ziemniaki. To jest najpiękniejsza rzecz. Przychodzę i ten mówi, muszę włączyć ten ekran. Czemu? Już widzicie czemu. Ja jeszcze pokażę jednego. Ale jakbyście się zastanawiali, o co chodzi, dlaczego ziemniak, no to widzicie ten kształt. Dążenie do kuli. To jest ziemniak, jak naprawimy odkurzacz. Będzie imprezował. To czemu spoilujesz? Pytanie, czy go w ogóle naprawimy? Dobra, to ja jeszcze daję tego poprzedniego. To te może odstawmy na razie na bok, żeby się nie pomyliła. Tak. Co to jest? To takie dodatkowe, co chciałeś, żebym się wydrukował. A, to jest ta blokada spustu. Tak, o właśnie to. Tylko pytanie, jak się to montuje tutaj. Nie mam pojęcia. Pan powiedział i odruknął. A, patrz, żeby się nie połamało. Bo ten odkurzacz ma taki problem, że trzeba cały czas trzymać przycisk, żeby działał. I on teraz w ogóle... O! I ludzie wpadli na pomysł, żeby ulepszyć ten odkurzacz i żeby mieć po prostu manualny spust zero-jedynkowy. I wtedy bierzemy taki elemencik, po prostu go wciskamy sobie w ten sposób, jak go wcisnąłem i wtedy nam odkurzacz powinien cały czas działać, a co dodatkowo, on nie będzie powodować, że będą dodatkowe napięcia na tym triggerze, bo tak to cały czas się przyciskało, odpuszczało, a tak to trzymasz. Wiele osób tutaj bez reklamowania Dysona, chodzi o te odkurzacze, takie ręczne, pionowe. One są zarąbiste, ale ostatnio stwierdziłem, że Dagmara tak bardzo cierpi, że nie miała swojego odkurzacza. Zobaczyłem w jednym sklepie z żółtym logotypem, taki odkurzacz był firmy Srebrnej. Już nie wiem, jak powinienem powiedzieć, żeby nie wypowiadać nazw tych firm. Ziemniak, kiedy nie chce robić promki. Zobaczycie całą recenzję u Dagmary na kanale tego odkurzacza. I to jest tak idiotycznie beznadziejny odkurzacz, że bardzo dobry odkurzacz. Super. Tutaj są nasze takie obierki, nie? Z tego, z drukarki 3D. O nie, musimy to poodkurzać. Nie mam takiej szczotki, mam taką szczotkę do drobniejszych rzeczy. Uda nam się. Jak już go naprawimy, to już nam się uda. Wierzę w to głęboko. Zaryzykowałem. Teraz popatrz się, jak myślisz, jak można się dostać do tego wyłącznika, żeby wymienić ten jeden głupi element? To jest dobra odpowiedź. Trzeba całość rozkręcić. I ja mam nawet na laptopie ze sobą odpalony cały tutorial, jak to się powinno zrobić, bo droga do środka to droga przez mękę. Więc to też zrobimy sobie po prostu w timelapsie. Ja będę robił głupie rzeczy w timelapsie. To puścimy ze zwykłą prędkością. Nie możesz tego puścić ze zwykłą prędkością. Znowu wyjdę na twoim filmie jak głupek. Ja na każdym filmie wychodzę jak głupek. Ja będę tą twoją brzydką koleżanką, którą bierzesz na imprezę. Na moim tle możesz wypaść, stary, najinteligentniej na świecie. No ostatnio jak mi wziąłeś tutaj, to nie mogłem sobie poradzić ze skręceniem komputera. Nie, no działa trochę. Widzę już dziada. Czuję, że jest chyba urwany. Jest urwany. Tutaj jest ten trigger i w środku widać tam małego czerwonego cycka i rzeczywiście cycka. Nie powinienem chyba mówić na YouTubie takich rzeczy. Pierś. Małą czerwoną pierś. I jak sobie przytrzymasz to, to pokaż. Możesz sobie podotykać. Nie. Małą czerwoną pierś? Małe czerwone takie w środku w dziurce. A no jest. I teraz, żeby go wyjąć, to co trzeba dalej zrobić? Tutaj są te ogniwa od baterii, no dobra. Tak, to jest całkowicie urwane. No dobra, jak to teraz wydobędziemy? Daj mi dalej rozkręcać. No dobra. Już mam dość. Nie mógłbym być serwisantem. Bo byś wtedy pisał skargi na inżynierów i zaś zaczęłoby się donoszenie. Teraz jak ten element ze środka wyciągnąć? Poka, mogę zobaczyć? Daj sobie pomacać. No daj. Wydaje mi się, że czegoś jeszcze, że coś tu jest jeszcze... Ta rączka jest... Aha, ona jest jedną całością. Okej. Okay. Jak oni to składają? Nie. A czy to nie jest tak, że to całe powinno jeszcze zostać wysunięte? Powinno. Po długiej batalii udało się wyciągnąć ten element i teraz możecie zobaczyć, jaki jest problem. Mianowicie... Ja wiem! Nie działa. Nie działa, bo widzisz, co się stało? Tak. Tutaj, w tym miejscu się złamał i on powinien działać w ten sposób, że to tu chyba powinno w ten sposób działać, czyli jest wyłączone, wciskasz i włącza. Przez to tutaj był bardzo mocny nacisk na ten element plastikowy i inżynierowie z tak bardzo zaawansowanej i rozwiniętej firmy, zamiast zrobić coś, co będzie tak naprawdę mogło nam służyć przez lata, patrz, co zrobili. Zrobili coś, co po prostu się wzięło i złamło. Ale to się nie złamie, bo to wygląda na mocniejsze. Porównajcie sobie ten element do tego. Oczywiście jest to druk 3D, ma to swoje minusy, ale jest o wiele grubiej wykonany, mam wrażenie, i to może pyknie. Tak, bo nie dość, że to jest grubsze, jeżeli chodzi o grubość, wydaje mi się minimalnie, to dodatkowo to całe ramię, gdzie są największe przeciążenia, ono jest tutaj w pełni zabudowane. I teraz pytanie, dlaczego tego elementu nie zrobili na przykład z metalu albo z innego, przepraszam cię. Tłumaczyłem ci, to jest kosa z serwisantami, ja to już rozwikłałem, stary. To jak rozwikłałem, to daj, ja wymienię w nagrodę. I teraz jako ciekawostka, żeby dostać ten element, to jest bardzo ciężko dostać oryginalny i zazwyczaj jak gdzieś szukasz, to są tak samo wydruki też zrobione w 3D. Tylko zazwyczaj wtedy ludzie biorą troszeczkę oparów acetonu, żeby to wygładzić delikatnie. A to wtedy jest
ABS-u drukują, a my to mamy wydrukowane z PLA. A, mam nadzieję, że będzie po prostu to działać. A jeśli nie będzie działać, to następnym razem po prostu wywiercę dziurę z boku odkurzacza i będę go ręcznie włączać, bo już mnie po prostu szlak trafi, żeby to rozkręcać po raz drugi. Pytanie, czy to powinno chodzić tak, czy gdzieś część jest jeszcze do obrobienia? Bo wydaje mi się, że to trochę topornie teraz chodzi. Trochę tak. Trochę tak. Może wiesz co? Masz okrągły pilniczek? Chyba mam dwa płaskie. Jakiekolwiek, to daj. Masz okrągły, no to cudownie. A, musimy no to tutaj, zdjąć? Nie? A to tutaj. No to musimy to trochę dorzeźbić. Spójrzcie, ten przycisk zaczął chodzić tak, jakby trochę się przycinał, dlatego że tutaj jest jedno miejsce, w którym się blokuje. No i teraz sobie weźmiemy i tak pilniczkiem sobie dopilniczkujemy. To jest to miejsce, bo ten oryginalny był tutaj zaokrąglony. Tak. No więc my sobie go troszeczkę zaokrąglimy, ale bez dużej przesady, żeby wciąż był trwały. Teraz by było śmieszne, jakby mi pękł w rękach. Odkurzasz będzie działać. Nie mów hobby, jeszcze musimy go skręcić. Okej, wydaje mi się, że to już jest najbardziej gładkie, jak może być. Ogolone z każdej strony, dorzeźbione z każdej strony, więc teraz będzie idealnie, jak mi strzeli w rękach. Nie no, żartuję. Nie strzeli. Ha! Patrz! No i teraz wygląda, jakby chodziło gładko. Teraz to jak fabryka. A nawet lepiej bym powiedział. No to dobra. To co? Jak ty to robisz zawsze, że... Patrzcie, pokażemy wam taką magiczną sztuczkę, bo Dagmara lubi magię. Weź jakieś zaklęcie, wykastuj. Fokus pokus, czary mary, odkurzacz jest. Cały! Ale Dagmara wyczarowała, stary, nic nie trzeba było skręcać. Teraz wystarczy założyć filtr i uwaga, proszę, testuj. Bezdotykowy się zrobił. Słuchajcie, bo generalnie chyba tu jest taki mały problem. O, na eko będzie ciszej. Eko to ja już mam tam, eko boosta, 2-3, chłopie, dawaj, full. O, o, i pa teraz jak zaciąga. Nie ma pojemnika jeszcze. A, okej, generalnie mamy jeden drobny problem, że on się sam włącza, bo ten przycisk jeszcze się musi troszeczkę wyrobić, żeby odskakiwał lepiej, ale grunt, że działa i już da się go uruchomić. Poczekaj, ja tylko założę, żebyśmy nie dmuchali. Jest. W tym studiu mamy bardzo proste zasady. Im coś robi więcej hałasu, tym lepiej! Ja wiem jedno. Przepraszam, że ci rozdmuchałem cały ten kurz po całym studio. On się włączy kiedyś w nocy. I to będzie w nim piękne. To jest najlepsze. Stary, widzisz to? O kurde! I to jest coś, czego mi brakowało, czyli wyczesywania włosów. Patrzymy, a teraz taki dywan ogolony na zero. Zobaczymy, jak po tym małym odcinku, ja już słyszę, ile tam jest jakichś drobiazgów. O jest, tutaj dużo otwieramy gadżetów, dużo paczuszek, czekaj, ja się odsunę. Piotrek nie żartował, jak mówił, że mi poodkurza, ale super. Widzicie, i takich gości to ja szanuję, czasem się dadzą nakarmić gorącym sosem, czasem przyjdą z prezentem, czasem mi poodkurzają, no super. Patrzcie, no super. To wyciąga. O kurde, co, wszystko kłaki z tego dywanu, teraz? No bo to trochę wydrapuje tego wstępnego jakby pyłu, syfu z wykładziny. Nawet kiedyś nie zdawałem sobie sprawy, ile potrafi być syfu w dywanie, póki nie zacząłem. Ale ci się włączy dzisiaj w nocy. Jak będziemy jechać autem. I tu jeszcze troszeczkę. O, ja też sobie trochę poodkurzam, żeby nie było, że tylko ty tutaj sprzątasz. O. No ale powiem, że fajnie, czuć, że mocno zaciąga. I tym prostym sposobem okazało się, że udało nam się finalnie odkurzacz rzeczywiście naprawić. Ja słuchajcie, wezmę i... To działa zbyt dobrze. Wcześniej nie działał wcale, teraz działa trochę za często. Dzięki ci, Liz, za pomoc. My się zajmiemy w takim razie wysprzątaniem tego miejsca i wrócimy jeszcze na krótkie, drobne Jak poprawić za bardzo? To jest najlepsze podsumowanie. Spust się przyjął, znaczy przyjął się aż za bardzo, bo sam odpalał odkurzacz, natomiast w domu udało mi się wziąć ręczną lutownicę, która ledwo co się grzeje, ale ma światełko, co jest... Halo, co się dzieje? I tą lutownicą ten element troszeczkę przygrzałem, żeby go troszeczkę skrócić i teraz odkurzacz, jak bierzemy do ręki, to... działa. Działa bez zarzutu, nawet gładziej chodzi niż fabrycznie. No jedyny problem jest taki, że jak się naciągnie akumulator, to da się go odpalić nie przyciskając triggera, ale najważniejsze jest, że działa. I mimo tego wciąż ten odkurzacz bardzo lubię i sami widzicie, że już jest pełen, dom się zmienia nie do poznania, bo zaczyna się robić tutaj rzeczywiście czysto, ale wciąż utrzymuję to w głowie, że dostęp do tego jednego elementu był masakrycznie utrudniony. A oprócz tego widzieliście, jak bardzo te dwa elementy się od siebie różniły, czyli oryginalny od producenta był po prostu bardzo podatny na wszelkie złamania, zwłaszcza, że to jest element, którym się cały czas rusza. A ten, który Diz wydrukował, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, jest bardziej obudowany i mam nadzieję, że wytrzyma dłużej. Wiecie, jak czasami ktoś mnie pyta, ej, naprawisz mi na przykład odkurzacz, to jak masz Kerschera, to spoko, tam odkręcasz 4 śruby i masz całą elektronikę na wierzchu, bo już niejednokrotnie tutaj podczas odkurzania, czyszczenia, remontowych spraw wyciągasz i działa. Natomiast tutaj, żeby się dostać do środka, to jest masakra. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o odkurzacze. Moja młodsza siostra, zostawiłem jej ten odkurzacz na jakiś czas, zaczęła go wykorzystywać do sprzątania pyłu po szlifowaniu ścian. Nie róbcie tego swoim odkurzaczom. Chyba, że wiecie, jak je rozmontować, bo ten był
przepełniony tym pyłem, tak drobnym, że on wchodzi do wszystkiego, co jest w odkurzaczu. To się nie nadaje do takiego odkurzania. Mam przed głową cały czas ten widok tego pyłu, ile się z niego wysypywało. On tam jest. Ten? No. To jest ten, chciałem zrobić zastępstwo za ten odkurzacz. O nim się pojawi materiał u kotów. Ale jeszcze trochę. Jeszcze trochę to potrwa, ale wiecie co? Tamten odkurzacz też testowaliśmy. O jejku. Jak mogę powiedzieć jedną rzecz na zakończenie, to ktoś, kto kupił tamten odkurzacz i teraz mówi w internecie, że pionowe odkurzacze są beznadziejne, to po prostu źle trafił i się sparzył do tematu, który jest piękny. Na tyle, na ile piękne mogą być odkurzacze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Ja na klęczkach zachęcam was do zasubskrybowania kanału. Trzymajcie się, do zobaczenia i niech plecy was nie bolą. Rozciągajcie się i ćwiczcie. To jak muka.